Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się śląska premiera książki Ewy Kasali pod tytułem Czas Bogini. Tym razem pisarka opowiada o Słowianach przed czasem chrześcijaństwa, czyli o początkach państwa polskiego. Czas bogini dzieje się wtedy, kiedy w Polsce zaczyna się chrześcijaństwo. Ja opowiadam teraz znowu o świecie, który się kończy, czyli kończy się pogaństwo, zaczyna się chrześcijaństwo. Czyli jest trochę jak w poprzednich książkach, koniec starej epoki, początek nowej. Podczas pisania książki jej konsultantem do spraw wojskowych został generał Mieczysław Bieniek, który również jako pierwszy mężczyzna otrzymał apaszkę mocy. To wyróżnienie wręczane przez autorkę. To nie była wielka pomoc, po prostu pani Ewa mnie poprosiła, abym pewne sceny batalistyczne, o ile można tak nazwać, sceny walk, które się odbywały, które Mieszko I toczył ze swoimi przeciwnikami, czy tak mogłoby to wyglądać. Patronem medialnym książki Ewy Kasali jest telewizja TVS. My jako telewizja również promujemy czytelnictwo. W związku z tym to wydarzenie było jak gdyby podwójnie dla nas ważne, bo i promocja czytelnictwa, a i ważne wydarzenie w regionie. Czas bogini to już 9. książka w dorobku Ewy Kasali.